Obecnie składam rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, ponieważ teraz zobowiązuje do tego funkcja przewodniczącego. Powiem tak, wszystkim dziękuję, którzy oddali na mnie głos, a szczególnie to należą się podziękować tym pierwszym mieszkańcom, którzy nas wybierają do Rady Miejskiej. To dzięki nim tu zostajemy wybrani i tu się spotykamy. No a wam tu, panowie radni i pani radna, dziękuję za zaufanie, że tyloma głosami zostałem wybrany. Serdecznie za to dziękuję. Obiecuję, no, będę przewodniczącym, jak tu pan wiceprzewodniczący mówił, takim policyjnym, bo funkcja przewodniczącego to jest funkcja takiego strażnika miejskiego, strażnika tu na odbywających się sesjach, aby panował porządek, abyśmy aż za bardzo się nie kłócili. Ja rozumiem wypowiedź jednego radnego, drugiego, możemy się tu sprzeczać, no ale żebyśmy zawsze skutecznie i pozytywnie załatwili wszystkie rzeczy dla dobra naszych mieszkańców. Bardzo serdecznie dziękuję za wybór. No i możemy przejść do dalszych obrad naszej sesji. Dziękuję panu przewodniczącemu. No i przekazuję głos nowemu przewodniczącemu Rady Miejskiej, żeby po prostu prowadził dalej obrady Rady Miejskiej w Wieluszowie. Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę.